Dzień dobry, witam was w pierwszym fleszu z targów IFA 2019 w Berlinie. Jeśli oglądaliście moje relacje z zeszłego roku, wiecie, że IFA to taka impreza, na której prezentowane są najróżniejsze sprzęty, AGD, RTV i tak dalej, a telefony są gdzieś w tle tego wszystkiego. Mam jednak nadzieję, że kilka ciekawych uda mi się znaleźć. Jeszcze zanim targi otworzą drzwi dla zwiedzających, swoją konferencję zorganizował Samsung. Firma niesiona dobrymi ocenami nowych Note'ów, sukcesem sprzedażowym odświeżonej serii A i problemami konkurencji z administracją rządową USA, zaprezentowała kilka nowych ciekawych rzeczy. Oczywiście, dużo było mowy o wiodącej roli we wprowadzaniu 5G. W rozumieniu Samsunga objawia się ona ilością dostępnych na rynku modeli ze wsparciem dla sieci. Koreańska firma ma ich aż 4, czyli najwięcej spośród wszystkich producentów. Ale moją uwagę przykuły dwa ciekawe domowe sprzęty. Pierwszy to szafa, albo może raczej szafka, odświeżająca ubrania. AirDresser potrafi bowiem silnym strumieniem powietrza odkurzyć powieszone w nim ciuchy, a następnie usuwa wszelkie zapachy parą i osuszaniem. Oglądając prezentację Samsunga, przypomniały mi się wszystkie podobne zautomatyzowane szafy, które widziałem na przestrzeni lat na różnych targach. I nie ukrywam, wszystkie wyglądają mi na dziwną i ultra drogą fanaberię. AirDresser wydaje się być odchudzony, skoncentrowany na jednej konkretnej rzeczy i zajmuje dużo mniej miejsca. O skuteczności działania nie wiem nic, na testy wielkiej szansy nie ma, bo nie wiadomo, czy urządzenie trafi do sprzedaży w Polsce, a jeśli trafi, i tak będzie kosztować zapewne około 10 000 zł. Ja mógłbym za taki sprzęt dać mniej więcej tyle, ile za dobrą pralkę. Wszystko powyżej wydaje mi się być drożyzną. Druga ciekawostka to Bespoke, modułowy system lodówek. Modułowy to znaczy konfigurowalny. Producent zakłada, że każdy ze względu na układ i design swojej kuchni potrzebuje nieco innej lodówki. I dzięki Bespoke może sobie taką odpowiednią do jego potrzeb złożyć do kupy. System składa się z 8 segmentów o różnych rozmiarach, z jednymi lub nawet 4 drzwiami, w 9 kolorach i z 3 fakturami. W związku z czym można zorganizować sobie dokładnie taki egzemplarz, który będzie pasował konkretnej osobie, nie tylko funkcyjnie, ale też estetycznie. I rzeczywiście, na pierwszy rzut oka wygląda to dobrze. Cen jednak nie podano, a o dostępności w Polsce wiem tyle, że ma być. Samsung oczywiście nie mógł też nie pokazać smartfonów. Na stoisku można było sobie pooglądać i pomacać nowe Note'y oraz S10, także w wersji 5G. Jak ktoś jest w Berlinie, można podskoczyć i obejrzeć. Ale wykorzystał targi także do pokazania pierwszy raz w Europie Galaxy A95G, najmocniejszego modelu w serii. Ze Snapdragonem 855, super AMOLEDowym ekranem 6,7 cala Infinity U, z maksymalnie 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci oraz z potrójnym aparatem 48 MP, szerokim kątem 8 MP, i 5-megapikselowym czujnikiem głębi. Na plus jest duża bateria 4500 mAh oraz szybkie ładowanie 25 W, a także bardzo ładne plecki, częściowo matowe, częściowo błyszczące i mieniące się różnymi kolorami, kiedy pada na nie światło. Ciemny wariant telefonu to chyba najładniejszy czarny smartfon, jaki kiedykolwiek widziałem. Cena urządzenia w Korei to około 2900 zł. Nie mało, ale i tak nie musimy się nią specjalnie przejmować, bo dopóki 5G nie będzie w Polsce komercyjnie dostępne, a 90 najpewniej do nas nie zawita. Drugim smartfonowym akcentem w Berlinie okazał się być Galaxy Fold, czyli pierwszy mainstreamowy smartfon z rozkładanym ekranem. Poprawiony, z rozciągniętą aż do ramek polimerową warstwą, którą część osób omyłkowo brało za folię zabezpieczającą, zmienionym, jeszcze solidniejszym zawiasem, ale za to w 2, a nie 4, jak pierwotnie obiecywano, wariantach kolorystycznych. Reszta została taka sama, ja oczywiście postaram się o niej opowiedzieć w pełnym teście, bo tak, urządzenie ma trafić do Polski, choć nie powiedziano ani kiedy, ani w jakiej dokładnie cenie. Dziś zauważę jedynie, że owszem, Galaxy Fold trzymany w dłoni wydaje się być sprzętem luksusowym. I nie zmieniłem swojego zdania, uważam, że tego typu konstrukcja jest drogą fanaberią, której zdecydowana większość kupujących nie potrzebuje ani nie chce. Zresztą, niewiele więcej mogę powiedzieć. Po konferencji trzeba było wystać się w długiej kolejce, żeby móc dotknąć Folda, a i tak można było z nim spędzić jakieś 2 minuty. Te pierwsze wrażenia są zatem takie bardzo pierwsze. Galaxy Fold od jutra będzie dostępny w Korei, a od 18 września we Francji, Niemczech, Singapurze i Wielkiej Brytanii, a w USA tylko w wersji 4G. Ten wariant będzie kosztował 2000 euro, model 5G 2100 euro. Co sądzicie o Galaxy Fold? Czy wam się podoba? Jakie jest wasze zdanie w temacie A90, a także modułowych lodówek i odświeżających ciuchy szaf? Napiszcie w komentarzach, a ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!